ten, jak to się nazywa, tam wydałem trochę pieniędzy na ten ten. Mogło to leżeć, nie? Czekaj. Aha. A tu widzisz, cholera. Ale trudno, no nic, wiesz, no jakieś zawsze nowe doświadczenia w życiu mi się trafiają. Pewnych rzeczy nie widziałem. No i to jest dla mnie nowe doświadczenie w życiu, no. Będę musiał ponieść jakąś tam opłatę, no zobaczymy ile, no. Może ze 200 zł będzie mnie to kosztować, ten wiatol? No bo opłaty za tą drogę może, nie? Nie wiadomo, to się wszystko okaże w praniu. To znam, to znaczy znam. No ja tam się wszystko najwyżej dowiem do tego w tym tym. No ale tak jak mówisz, lepiej to wykupić, nie? Bo to jest 2900 ma samochód plus przyczepka 750, to jest 3650, tak? O 50 kilo, nie, o 150 kilo przekroczyło. A on miał 2800. A ja mam 2900. Będziesz, kurde. No ja kupię, bo no cóż, no nie mam teraz wyjścia. Tak, później mi przyjdzie, mówisz, za każdego wiatola płacić ile? 3000 zł to. O kurde, a jak ty, a ile, a bramki są co, a ile mu wyszło w sumie razem? Ile tych bramek miał, przejechał? 3 po 3000, tak? O kurna, to 10 tysięcy, to już lepiej wydać te 200 zł i mieć spokój, nie, Darek? A, na tym w Lotosie. A, takie doładowanie. Aha. No to trudno, wiesz, by. No. No. Aha. A, to i tak mi każą zapłacić. Kurde. Ta, bo to kurna. Tylko wiesz, najgorzej, że tych później pieniędzy nie odzyskam z tego wiatola. A może oddadzą gdzieś, cholera wie. No może. Gdzie trzeba się zorientować. Aha, no to dobrze. No. Ale to, a bo ty oddajesz tego wiatola, a później znów bierzesz.
i znów płacić kaucję. A, czyli po prostu jak gdyby konto u nich masz, a tylko te wiatole jak gdyby te. A, o to chodzi. No bo ja, widzisz, tu mam na stałe. O tego dziada, o tu u mnie w samochodzie mam na stałe. No i dobrze. A, no to... To dobrze. No będę musiał, zobaczyłem. Dobrze, jeśli powiedział o tych wiatolach, bo cholera. Lepiej to zapłacić, niż później Darek mieć problem, nie? No, no ta, tutaj to wiesz, to wszystko jest... Lepiej zapłacić, niż się ma nie... Znaczy wiesz, uda albo się nie uda. Jak się nie uda, to będą koszta. A jak się uda, no to wiadomo, no to się zaoszczędzi tam powiedzmy te, nie wiem, 200-300 zł. No ale to też nie jest warte. Nie, zgadza się. To nie ma sensu, bo to później tylko jest no problem. Po co? Tak jakby mówiłeś temu, te 6 tysięcy co za tą działkę, a w końcu odzyskał te pieniądze, nie wiadomo, nie. No, cyrki. Jak ja odzyskałem z czego? A, to niepotrzebnie trzeba było od razu na pół podzielić to na samym początku, bez żadnych sądów i tyle, nie? A tak to zobacz, po co tyle z 10 tysięcy złotych poszło, po cholerę. No, wyjazd do Ekwadoru byłby za to. Albo pół hektara ziemi. No. A tu widzisz, kurde. Wim w to graj, jak to się mówi. Jeszcze, żeby się prosi, żeby wzięli. No. Ty, no a właśnie, a co było, Mirek, z tobą, z Romanem? Byliście u tej adwokatki? A 56 mi zostało do granicy. No, a mam jeszcze do promu 535. No. No. No ale Darek, co zrobić? A żongluję teraz pomiędzy piątką a czwórką, bo to raz górka, raz dół. No i tak jadę. Chyba, wiesz co, to nabicie tych opon pomogło trochę, Darek. Bo tak wydaje mi się... No mówię ci, no... Nabiłem też 60 PSI tam w tej przyczepce. No a tutaj zobaczyłem, że było 70 PSI w tych tych. No i tyle, no i... Ładna, ja zobaczę, ja ci wyślę zdjęcia na WhatsAppa, to sobie ładna przyczepka. No,
oplandekowana, taka długa, taka prostokątna, nie? Także ona jest taka, powiem ci, weszło wszystko do tej przyczepki. No. No i może by było dobrze, jakbym to zrobił. Ale z drugiej strony, wiesz, dobrze, że się stało, jak się stało. No zobaczymy, wiesz, co to z tego będzie, nie? Także... Ja nie wiem, czy Mirek w ogóle zrobił miejsce w tych garażach, bo miał zrobić. Tam coś, mówi, posprzedawał, felgi oddał na złom, to dostał tam jakieś pieniądze za to aluminium, bo nie mógł tych felg sprzedać. To wiesz, to... No i tak... No. No. No i to samo i tu. Czy wiesz, żeby Mirek to nawet za grosze sprzedawał? Bo ja kiedyś gościa spotkałem. On wozi środ tutaj w... Wiesz, gdzie w tym? Jeździ takim, no takim jeździ, jak my pojechaliśmy po tą blachę, tą niebieską, tym niebieskim, pamiętasz? No i on, Darek, on zwozi wszystko, ale on niskie ceny daje, on, znaczy niskie, no dużo niższe, wiesz, niż konkurencja, i wtedy on, rzeczy mu schodzą, bo żeby ci rzeczy zaczęły schodzić, no to musisz mieć niskie ceny, nie? Znaczy, wiesz, no, były takie relingi, nie? Na przykład ci powiem. No i on wziął te relingi, a sprzedał to chyba za 120 czy 150 zł, ale wiesz, ale wziął, sprzedał, szybko poszło. I wiesz, i jak to mówi się, lepiej szybki zysk, mniej, niż ma to ci leżeć. A Mirek, wiesz, te ceny trzyma. Opuszczaj, ja bym ci nie targował, przychodzi ktoś, panie, dajesz tym, dobra, bierz pan. I tyle. Ja bym to gdzieś. Albo, o, wiesz, a powiem ci, jakby jeździł po tych targach, to by nawet, panie, ile to, a ile pan chce dać za to? Tyle i tyle, dobra, wiesz pan. Poszłoby to, wiesz, bo kiedy człowiek widzi coś, to przez ten internet to nie nahandlujesz dużo. To trzeba jechać tak, jak ten jeździ z ubraniami na te targowiska. Brać to na targowiska i próbować sprzedawać, jak to się mówi, mydło, widło i powidło. No. Wiesz, albo wziąć takie rzeczy, które... Albo, wiesz, posprawdzać na przykład drukarki, nie? Wie, zobaczyć, czy to załącza się, no jest prąd, dobra, załącza się, no by trzeba było, nie wiem, ale to ktoś by musiał sobie sam, panie, no, tusze się skończyły, no, drukarkę panu, załącza się, pyk, pyk, to, no, wiesz. No nie wiem. Wiesz co, na razie to chyba nic z tego nie wyjdzie. I nic z tego. Bo ten, wiesz, ten Lucjan, on chciałby się przenieść tam, ale co tam robić, no, gadał z takim gościem Polakiem, ale on miał, wiesz co, on miał biznes w Ameryce. Nie wiem, czy on to sprzedał, nie sprzedał, pojechał, kupił tam jakąś, wiesz. Zresztą on też ma tą działkę w takiej dzielnicy, znaczy części bogatej. No to wiesz, bogatej, no to wiadomo, jeżeli bezpiecznie jest, no bo dużo obcokrajowców i tak dalej. Mieszka w ogóle w takim terenie bogatszym. A jak my byśmy, powiedzmy, my nie mamy biznesu, nie mamy pieniędzy dużo, no to kurde, kupisz gdzieś w jakichś slumsach, no to i wiesz. Także...
A, to wiesz, tak jak ona powiedziała. O, tak jak zresztą do Polski się przenieśliśmy. Uciekliśmy z dnia na dzień. No wiadomo, ona mieszkała z Mirkiem tam przez jakiś czas. Nie wiem, czekaj, ile ona mieszkała tam z Mirkiem? Z miesiąc może, nie? No. Ale miała dosyć, wiesz. Chciała się przenieść. No i wiesz, no i... Może dlatego tak kupiliśmy na gwałtą złotą, nie? Chociaż to było trochę, no, taki niewypał z jednej strony. Znaczy, miejsce może jest, lokalizacja jest dobra, nie? Bo jest wszędzie blisko. To byśmy tego wtedy nie wzięli. A, widzisz, bo my to wzięliśmy za 240, a może jakby to za 200 kupił, to by było przynajmniej na remonty jakieś. No. A to widzisz, cholera, nie? Człowiek nie wziął nikogo. No i on się... Raz, że z działką był problem, jest... To jeszcze z tymi budynkami, bo tam śmierdzi to, tamto. Nie? No już jest, w sumie, wiesz. No w sumie tak, tam jeszcze chciałem, wiesz co, zerwać te wszystkie panele, zobaczyć tam, wiesz, na tych korytarzach, tam te błazeria tak zwana, z tych takich paneli porobiona. I zobaczyć, co tam jest, bo tam czuć jakiś taki smród, wiesz, zawsze jak się schodzi na dół. To czuć po prostu i to trzeba by było zerwać, zobaczyć, bo może tam jakaś zgnilizna może być na tych ścianach, by trzeba było może to coś, wiesz, albo tynk zrobić nowy, albo co, nie wiem. To są drobnostki, nie? Tir mnie wyprzedził, ale dobrze, że są dwa pasy, bo wiesz, mają możliwości wyprzedzania. A jakbym jechał na jakichś pipidówach, to kurde, wiesz, było cinko. Tirta, DB Schenker pojechał. Nie, no to tutaj nie każdy będzie wyprzedzał, to nawet wiesz. Nie ma dwóch zdań. Wiesz, ja to myślę, że wiesz, jak ja ci tam pomogę, że to szybko ogarniemy, aby tylko części były. Gorzej, jak nie będzie części, będziemy musieli czekać, no to wtedy będzie problem. Bo to tych części, no to tak, rurka, bo tam jakaś rurka do wymiany była. Teraz ta guma była, nie wiem, czy gumę jedną wymienimy, czy wszystkie, a może jak jedna tylko jest popsuta, to tylko jedną się wymieni, a resztę się zostawi. Tyle. Po co dodatkowe roboty robić dalej? No tak. No bo wiesz, z jednej strony... No. No właśnie, nie wiadomo, bo tutaj coś jest nie tak, nierówne są... Darek, w którym szkole tam nierówno jest ręczny i nierówne hamowanie, jak się hamuje tylnym hamulcem. Znaczy tam. To jest napisane na tym przeglądzie, ale nie wiem, widzisz, czy lewe, czy prawe, cholera, nie wiem teraz. Pompę wody by się wymieniło też, nie? A wiesz co, te świece żarowe, nie wymieniłem ich, ale mam je ze sobą, bo po co kupywać nowe, jak są? To się zobaczy, które popsuta...
No. Coś. Coś zaczyna przerywać. No. Mi to się wydaje, że ten zasięg to jest spowodowany tymi wysokimi napięciami, tymi sieciami. No, teraz słychać, a tak to już zanikało. No. A zobacz, że tutaj jadę cały czas tą autostradą. Do granicy są autostrada oświetlona jest lampami, wiesz, te. Cały czas jasno jest, nie? Lampy są. No fajnie tak, bo wtedy jest jasno, lepiej widać. No właśnie tak słyszałem, że w Belgii wszystkie drogi są oświetlone. Ale to ile, zobacz ile pieniędzy, ile prądu idzie. A może to też być jakieś na zasadzie tej solarów czy tam czegoś. A to oni, co tam? To mogą sobie oświetlać wszystkie drogi. Ta, idź, bo późno, to ty musisz trochę odpocząć. Bo ja to wiesz, na razie to muszę jechać, nie ma wyjścia. Dobra, no to ja mam nadzieję, że złapię ten prom na 15 coś tam, nie? Do Polski, zobaczymy.